tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dwa nowe bezalkoholowe piwa. Jedno już piłem, ale piłem je ciepłe w pociągu, więc... Ale było dobre, mimo że było ciepłe. Ale może dlatego, że w pociągu. Free Cloudy, alcohol free neipa z Funky Fluid. I drugie, jeszcze chyba nawet bardziej obiecujące, Nepo i Fam, czyli Family and Mates Local z Wrocławia. Talus Citra Sabro, non-alcoholic IPA. No, brzmi bardzo obiecująco. Talus, mój ulubiony chmiel ostatnio. Sabro, drugi mój ulubiony chmiel. Citra, po prostu gwiazda wszystkich, gwiazda craftu, tak? Więc powinno być super, tak? Jaram się. I tak sobie pomyślałem, bo generalnie to miałem nagrać dwie osobne degustacje, nie? Osobno degustacja tego, osobno tego, ale pomyślałem sobie, a może jeden z nich, albo oba, to są pogromcy Minimaxi IPA. Bo Minimaxi IPA kiedyś ochrzciłem najlepszym piwem bezalkoholowym w Polsce. No, teraz już bym miał wątpliwości też w kontekście trzech kumpli, czyli Pani Pani bezalkoholowego i Unplugged'a nowego bezalkoholowego, które są naprawdę bardzo dobre. Może jakiś ślepy test byłby na miejscu. No, ale tymczasem pomyślałem, że ale może tu są ci pogromcy Minimaxi IPA. Więc spróbujmy. Zaczniemy od Nepo, dlatego, że jego nie piłem. No i też dlatego, że ma mniej cukru. Ma mniej cukru, mniej alkoholu, jest po prostu lżejsze. Tutaj mamy węglowodany 5,7, cukry 2,7, czyli że prawdopodobnie ekstrakt początkowy, no to jest około 5,8, może 6. Natomiast tutaj mamy wysoko, bo tu mamy 9,95 węglowodany, 5,82 cukier i to jest dużo, ale jeśli warto, no to warto, tak? Minimaxi IPA kiedyś miało też chyba 7 i 5 cukru, zmniejszyli to do 5 i tam cukru 3, ale mam wrażenie, że niestety nie da się tak poprawić parametrów i żeby to nie wpłynęło w ogóle na smak. No wpłynęło, znaczy Minimaxi IPA dalej mi smakuje, ale to już nie jest to, nie? Znaczy ja jakby uważam, że to jest bardzo dobry ruch, nie? I tutaj te 10 gramów węglowodanów na 100 ml i 6 gramów praktycznie cukru, to jest kosmos, nie? To jest kosmos, ale coś za coś. Spróbujmy najpierw Nepo i Fam, czyli Crazy Lines 61, No Low. No, pachnie dobrze. Chmielowo. Bardzo jasne, takie słomkowo zmętnione, troszkę przypominające witbira, powiedzmy, ale takiego bardzo jasnego witbira. Drobno pęcherzykowa piana. No ze szkła już trochę gorzej, nie wiem dlaczego. Tu już bym powiedział, że ciutkę czuję nuty słodowe, może jeszcze nie brzeczkowe, ale jednak nie aż tak chmielowe jak po otwarciu puszki. Trochę jest cytrusów, trochę jest ten, ale żeby tak buchało tym grejpfrutem i kokosem, to bym nie powiedział. Ale spróbujmy. Kokos jest. Smakuje jak po prostu mleczko kokosowe. Albo woda kokosowa. Może właśnie bardziej woda kokosowa niż mleczko kokosowe. Bardzo. Jest goryczka w drugim łyku. No i jest lekkie takie, ale bardzo kokosowe. Bardzo kokosowe. Z fajną taką goryczką. Piwo jest bardzo gładkie, bardzo miękkie. Czuć tutaj, że Sabro robi robotę.
Grejpfrut, taka grejpfrutowa cytrusowość też jest, czyli talus też. Ta mleczność tego kokosa aż taka jest na granicy, że nie wiem, czy to nie jest diacetyl, aby. Ale jeśli jest, to on się wkomponowuje w ten kokos. Tak, dodaje mu mleczkowości. A jeśli nie, no to z kolei mam skojarzenie z diacetylem. Nie za słodkie, to jest ważne. Jest goryczka. No, jest naprawdę nieźle, ale zastanawiam się, czy ta taka mleczność to nie jest aby jednak diacetyl, który tutaj by był tak se. Ale może i nie, może i nie. Free Cloudy, bezalkoholowa wersja naszego Cloudy New England IPA, pomimo braku alkoholu zachowuje soczystość, goryczkę i intensywny aromat tropikalnych owoców oryginału. Nie mamy tu jakie chmiele, mamy za to, że składniki to woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki owsiane, słód owsiany, chmiel, drożdże. Również jasne, ale bardziej zmętnione. Dużo bardziej zmętnione, ale równie jasne jak No Low Crazy Lines. Taki lekko naftowy. Właśnie Mini Maxi IPA jest naftowe od Mozaika i ja to bardzo lubię. No, taki dość wytrawny ten aromat. Chmielowy, ale taki właśnie nie słodki. Spróbujmy. No, czuć, że tu jest więcej ciała. Czuć, że to jest... Ono nie jest słodkie. Ono nie jest słodkie ani za słodkie, ale czuć to ciało. Czuć, no po prostu nie czuć tej wodnistości. Chociaż tutaj akurat ta wodnistość jest fajna. To znaczy ona jest taka smukła, orzeźwiająca jak w Session Ipce. Teraz cytrusowa goryczka, ale taka talusowa, fajna. A tutaj? Też jest goryczka, konkret. No powiem wam, trzeba by zrobić ten test, bo może być tak, że... Tylko, że ja nie mam już tych piw. No i nie mam też Mini Maxi w tej chwili. Ale może być tak, że Mini Maxi, no nawet może się nie zmieścić na podium. Jeżeli będzie pani Unplugged. No myślę, że IPA z Ambera ostatnio, z dwa razy mi się udało, ale tak idealnie wcelowałem z temperaturą. Tak było czuć sabro w tej IPce bezalkoholowej z Ambera, że byłem w szoku. Ale to raz mi się tak udało. Innym razem z tego samego zakupu już tego nie było. Jak ciepłe, nie było tego. Jak za zimne, też tego nie ma. To musi być tak idealnie wcelowane z tą temperaturą. Naprawdę. Więc, no zobaczymy. Może będzie test, nie obiecuję, bo no to trzeba te piwa po pierwsze zakupić. Ale powiem tak, zachęcam do wspierania kanału, bo w zasadzie takich pojedynczych degustacji nie wrzucam pojedynczych degustacji piw bezalkoholowych. Nie wrzucam na kanał, dlatego że to się nie klika. To się nie klika. I zobaczymy, jak to się wyklika. No myślę, że z takim clickbaitowym miniaturką, czy to pogromca, który z nich to pogromca Mini Maxi, to może się kliknie, ale wcale nie powiedziane, nie? Więc jeżeli was interesuje w ogóle temat piw bezalkoholowych, no to zachęcam do jednak dołączenia do wspierających, bo tam się już pojawiło w międzyczasie pewnie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt piw bezalkoholowych, które po prostu pojawiły się tylko dla wspierających. W ogóle tam się pojawiło ponad 500 degustacji, nie? To jest jedyne 14,99, jedna IPka.
No ale nie namawiam, tylko pokazuję możliwości. Czy któreś z nich mogę powiedzieć, że tak, to jest killer mini maxi. Tu kurka coś jest nie tak w aromacie. Coś jest nie tak. Oprócz tego chmielu tu jest coś jeszcze, czego nie powinno być. Nie wiem co to jest. Ale kokos jest fajny. Tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. Tu jest naprawdę bardzo dobrze, bo jest i goryczka, i gładkość taka. Rzeczywiście jest to uczucie, że to nie jest kurka bezalkoholowe. Zero brzeczki. No, to jest bardzo dobre piwo. Więc to może być killer mini maxi. To pewnie też. Mam nadzieję, że będzie powtarzane. No powiem wam tak, z tymi bezalkoholowymi jest naprawdę kurka nieźle. Aktualnie jest naprawdę nieźle. Jedyne co jest bólem mojego jakby mojej. Jedyne co mnie boli, to to, że te najlepsze no mają jednak fatalne makro. Fatalne, tak? No bo 10 gramów cukru to jest 40 gramów. Przepraszam, 50 gramów na puszkę. 25. A właściwie 20, przepraszam, a właściwie 29 gramów cukru, maltozy, na puszkę. Dużo. Dobrze, dobrze ja liczę? Tu jest niecałe 6 razy 5, no tak, dobrze liczę. No dobrze liczę, 28 gramów maltozy na puszkę. Ale jest dobre, jest dobre. Jeżeli tylko chodzi o alkohol, to jest bardzo dobre piwo. Jeżeli chodzi o to, czy to jest zdrowe, to jest tak zdrowe jak Coca-Cola, ale z cukrem. No nie, może zdrowsze, może zdrowsze. Bo tu pewnie są jakieś tam mikroelementy, takie rzeczy, nie? Których w Coca-Coli nie ma. No ale jednak to jest dużo, dużo tego cukru. W każdym razie zachęcam do dołączenia do grona wspierających. Wasze zdrowie.